Rozdział szósty. Żywcem zagrzebany. W czasie kolacji wszedł do jadalni Vicente i Bar. Miałbym wielką prośbę do wielmożnych państwa, rzekł niepewnie. W związku z przyjazdem senora de carcer, domyśliła się Blanka. Tak, senorito. przychodzę prosić, by państwo nie mówili mojemu panu nic o wypadku z portretem jego matki. Don Adolfo nie uwierzyłby w to, że nie pilnowałem kluczy, a ja mogę przysiąc na swoją duszę. Wierzę wam, wierzę. Gustaw spojrzał porozumiewawczo na Karola. Oczywiście nie wspomnę don Adolfowi ani słowem o tym wypadku, ale przysługa za przysługę. Musicie mi przysiąc, że ani wy, ani nikt z waszej rodziny nie powie swojemu panu, o więźniu. Nie rozumiem, cenor. Przecież Senorita zwrócił się w stronę Blanki, przyjeżdżając tutaj, powiedziała nam wyraźnie, że ten mały szatan chciał wykonać zamach na króla i że ma być tutaj uwięziony z rozkazu Don Adolfa. A pan teraz powiada: Nie. Więc Don Adolfo nawet nie wie, iż. Wszystko jest w porządku, zacny Don Vicente, wtrącił szybko Gustaw, wymyśliwszy już sobie nową bajeczkę. Chodzi tylko o to, że Don Adolfo polecił nam stracić tego zbrodniarza. Ale cóż, moja siostra ma takie miękkie serce, że, że nie wykonaliśmy rozkazu Don Adolfa. I dlatego nie należy mu o tym mówić tak od razu. Rozumiecie teraz? Rozumiem. Dobroduszny Hiszpan uwierzył bez wahania. A czy nie lepiej byłoby uśmiercić tego łotra, zanim nasz pan przyjedzie? Nie. Chcemy wpierw zmusić go do wyjawienia nazwisk innych spiskowców na życie Alfonsa XIII. Potem go zgładzimy bez litości. Aha, aha. No, to wszystko w porządku. Zaraz pójdę przykazać surowo mojej babie i dzieciom, by ani słowa nie pisnęły wobec Don Adolfa, że więzień jeszcze żyje. Ale państwo nawzajem. Co do tego portretu. Tak, tak, już wam przyrzekłem dyskrecję. Po kolacji trójka godnych siebie wspólników odbyła walną naradę. Zapowiedziany przyjazd właściciela zamku oznaczał konieczność zaniechania poszukiwań skarbu de carcerów, to nie ulegało wątpliwości. Naiwną służbę można było okłamywać bez trudu, lecz senor Adolfo Carcer, którego dobrze znali z Biarritz, nie był naiwniaczkiem bynajmniej. Zresztą, odezwał się Karol Fech, to opukiwanie ścian nie ma najmniejszego sensu, chyba przekonaliście się o tym dzisiaj. Przez cały dzień wałęcaliśmy się po wszystkich pokojach, korytarzach i nic. Trzeba by z dwóch tygodni czasu na dokładne przeszukanie wszystkich zakamarków tak ogromnego gmachu. A skarb może leży na dnie baszty, do której dostępu nie znamy. Albo w podziemiach ruin starego zamku. Albo jest zakopany daleko stąd. Don Adolfo posiada w tych stronach podobno 3000 hektarów ziemi. Słowem, tą drogą nie dotrzemy do celu, dlatego właśnie powinniśmy za wszelką cenę pozyskać sobie Rafała Królika. Czy pamiętacie, jak on przeniknął tajemnicę pożaru Willi Marion? I w jak krótkim czasie. Tak, Blanka skinęła potwierdzająco. On robi wrażenie półgłówka. Ale to tylko maska. W rzeczywistości ten chorobliwie, kochliwy detektyw posiada duży spryt, intuicję i błyskotliwą lotność umysłu. Oraz szczęście. A to najważniejsze, prawda, Guciu? HM zapewne. Niemniej ja uważam, że w tym wypadku naszym najpewniejszym przewodnikiem byłby sam Adolfo de Carcer. On jeden wie, gdzie tkwią te skarby, gdyż on je ukrył przed wybuchem rewolucji. Zatem. Zatem, wtrącił duwiąco Karol, należy go tylko poprosić, by nas zaprowadził do tego miejsca i sprawa skończona. Ano, spróbuj. A gdyby tak spróbowała Blanka? Próbowałam już w Biarritz, oczywiście bardzo subtelnie, aby nie powziął jakich podejrzeń. Napomknęłam raz w rozmowie, że chciałabym tylko obejrzeć te sławne kosztowności, że chodzi mi jedynie o zaspokojenie kobiecej ciekawości. No, i powiedział na to, że wszystkie te skarby i cały swój majątek złoży u moich stóp, jeżeli zostanę jego. Kochanką. Gustaw zmarszczył brwi. Tak nisko mnie cenisz. Jeżeli zostanę jego żoną, Oświadczyła z dumą. Jak z tego widzisz, drogi mężu, mogłabym zrobić świetną partię, gdyby mi przyszła ochota rozwieść się z tobą. Spróbuj, rzekł z pozornym spokojem, ale spojrzał tak, aż ją ciarki przeszły. Jednakże, mruknął Karol w zamyśleniu, jeśli chodzi o taką stawkę, można by iść na całego. Przecież masz zaufanie do blanki i wiesz że wróciłaby do ciebie wraz ze skarbami decarcerów, po kilku dniach tego fikcyjnego małżeństwa. Zresztą, dodał szybko, ujrzawszy błysk gniewu w oczach wspólnika, może nie trwałaby ta komedia ani kilku dni. Może rozkochany żonkoś ofiaruje jej te kosztowności już nazajutrz po nocy poślubnej. Milcz. Gustaw huknął pięścią w stół. Jestem złodziejem, oszustem, mogę zostać nawet zabójcą, ale sutynerem nigdy. Dziwię się, Blanko, że ty z swojej strony nie zareagowała siostro na bezczelną propozycję Karola. Bardzo się dziwię. Nie dopuściłeś mnie do głosu, wybąkała, zmieszana jego przeszywającym spojrzeniem. Znasz mnie chyba i wiesz, że bez wahania przebiłabym tą zatrutą szpilką. Tu błysnęła im przed oczyma cienkim sztyletem indyjskim o rękojeści oprawionej w diamenciki. Człowieka, który by usiłował mnie posiąść. Czy w to nie wierzysz, najdroższy mój? Gustaw podszedł do żony i zaczął ją namiętnie całować po twarzy. Wierzę ci, kochanie, wierzę, powtarzał, gładząc jej włosy, jasne jak wyblakła słoma i jak jedwab miękkie. Już udobruchany spojrzał zwycięsko na Karola. Słyszałeś, wstrętny rajfurze? Słyszałeś. Słyszałem. Blanka jest naprawdę nieprzeciętną kobietą, brzmiała mocno dwuznaczna odpowiedź. Karolo pięknej żonie swojego wspólnika miał zdanie wyrobione nie od dzisiaj. Gustaw powrócił na swoje miejsce. A jednak, rzekł Pocliwili, Nalewając sobie wina do miejsca, w którym skarb decarcerów ukryto powinien nas zaprowadzić sam do Nadolfo. Chodzi tylko o to, w jaki sposób zmusić go do tego. Mam pomysł. Brawo, Blanko. Oby był również szczęśliwy jak kawał, który urządziliśmy towarzystwom na sekuracyjnym. To był również jej pomysł, wiesz? Wiem, Guciu a raczej domyśliłem się tego, że inicjatywa wyszła od Blanki. Ona ma głowę na karku, o tak. Mam właściwie dwa pomysły, pochwaliła się żona Gustawa. Pierwsze z nich, to zwyczajny szantaż. Don Adolfo naraził się chyba mocno republikanom, skoro tu upadku Alfonsa XIII przebywa stale we Francji. Jeżeli obecnie tutaj przyjeżdża, to z pewnością incognito. Z fałszywym paszportem lub zgoła przez zieloną granicę. Można by więc w stosownym momencie przyprowadzić na dziedziniec żandarmów, pokazać ich z okna Don Adolfowi i powiedzieć mu słodko, albo nas bezzwłocznie zaprowadzisz do skarbu, a żandarmom powiemy, że wezwaliśmy ich z powodu jakiejś kradzieży, albo też wydamy cię w ich ręce. To pierwszy sposób. A drugi? Drugi jest tylko wariantem koncepcji Karola. Tylko nie marszcz brwi, najdroższy. Obejdzie się bez nocy poślubnej. Przyrzeknę mu wszystko pod warunkiem, że mi wpierw pokaże choćby kilka sztuk biżuterii ze swojej kolekcji. Tego mi nie odmówi, przypuszczam. Uda się więc do owej skrytki. A my na paluszkach pójdziemy za nim, dorzucił Karol. Ten projekt więcej mi się podoba niż pierwszy. A tobie, Guciu? Ja się jeszcze zastanowię. Na razie chciałbym uzgodnić nasze poglądy w innej sprawie. Mianowicie, czy mamy do Nadolfowi powiedzieć o nocnych wybrykach naszego ducha, czy nic mu nie mówić. Po krótkiej dyskusji postanowili powiedzieć, uznali to nawet za bardzo wskazane. Wychodzili bowiem z założenia że Donadolfo zna wszelkie podziemne ganki i zamaskowane przejścia w swoim zamku, dzięki czemu będzie można wytropić kryjówkę tajemniczego osobnika i odebrać mu pieniądze, jakie skradł Karolowi. A może przy tej okazji uda się także ustalić, w której części zamku znajduje się skarb decarcerów? Lecz w takim razie, przypomniała sobie Blanka, musimy się zabezpieczyć przed niespodziankami ze strony Rafała Królika. Nie wątpię w to ani trochę, że one wspina się do okna i tęsknie, wygląda przez nie. Długość łańcucha pozwala mu na to, gdy ujrzy Donadolfa, którego przecież z nas biar podniesie wrzask i może nas wsypać. Słusznie, bardzo słusznie. Jutro skrócę mu łańcuch. Głupiś, Karolku. Skróceniem łańcucha nie zabezpieczysz nas przed jego krzykami. Trzeba obmyślić coś innego. I obmyślili. Rafał Królik majstrował pilnikiem do późnej nocy przy kracie okienka, przez które podawano mu jedzenie. Dzięki temu spał długo na zajutrz, chociaż zarzekał się, że wstanie przed wschodem słońca, by ukończyć swoją robotę. Zasypiając rżał ze śmiechu na myśl, jakie miny zrobią jego prześladowcy, kiedy go nie zastaną w celi. A zanosiło się na to. Wyłudziwszy jeszcze przed tygodniem pilnik od naiwnej cariny, przygotowywał sobie pracowicie drogę do wolności. Z kratą uporał się wreszcie tej nocy, pozostało mu jeszcze przepiłować do końca zawiaski żelaznej bransolety, obejmującej w kostce jego lewą nogę. Owa bransoleta stanowiła zakończenie grubego łańcucha, przytwierdzonego drugim końcem do ściany celi. Mam jeszcze roboty na dwie godziny albo i na godzinę, obliczał, kładąc się spać. Spał zrazu świetnie, lecz potem zaczęły go trapić przykresny. Między innymi, śniło mu się, że został pochowany w letargu, taki sen nie należy, jak wiadomo, do najprzyjemniejszych. To też Rafał magnął kozła z radości, gdy obudziwszy się i wykonawszy rękami kilka trwożnych rekonesansów, nie natrafił na wieko trumny ani nic innego w tym guście. Słońce jeszcze nie wzeszło, sądził zmylony egipskimi ciemnościami, jakie panowały w jego celi. Zbudziłem się przed świtem, jak tego pragnąłem. Oto, co znaczy silna wola. Zdziwiło go tylko to, że nie słyszy szumu fal. O tej porze zawsze ryczały najgłośniej. Czyżby się zmieniła godzina przypływu? Zastanawiało go również to, dlaczego noc jest dzisiaj tak straszliwie czarna. Skoro z wieczora księżyc ślicznie przyświecał. Może chmury zakryły niebo? Atlantyk jest bardzo kapryśny, zwłaszcza tutaj, w zatoce Biskajskiej. Już był skłonny uwierzyć, że w okolicy La Solana szaleje sztorm i dlatego jest tak ciemno, lecz przypomniał sobie w samą porę że w takim razie musiałby słyszeć poświsty wichru i ryk oceanu. Zaniepokojony tą sprzecznością, zwlókł się z swego legowiska. Po omacku dotarł do ściany posiadającej trzy niskie okienka, podskoczył, pochwycił oburącz poprzecznej prędkraty, wsunął stopy w zagłębienia, które szumnie nazywał stopniami, po czym, jak zwykle, zluzował jedną rękę. Przede wszystkim dotknął nią dwóch nadpiłowanych prętów pionowych. Kiwają się, aż miło, stwierdził z radością. Manipulując przy nich wolną ręką, natrafił nagle na dziwną przeszkodę. Co to? Rany Boskie, co to jest? mur, przecinek wykrztusił głosem zmieniony moc zgrozy. Zeskoczył, podbiegł do drugiego okienka, wspiął się w górę i w odległości kilku cali za kratą wymacał tutaj taką samą przeszkodę. Ani nie drgnęła. Chociaż odpychał ją z całej siły łudząc się, że to tylko jakiś większy kamień, który będzie można odsunąć. Do trzeciego okienka nie mógł dotrzeć. Na to łańcuch był za krótki, lecz nie wątpił w to, że tamto okno zabezpieczono w taki sam sposób. Dlatego nie słychać, hukł fal, domyślił się wreszcie, dlatego tak ciemno tutaj. Choć tam może już słońce świeci. Zgnębiony bezgranicznie powrócił na swoje legowisko. Tak, tak, teraz rozumiem, myślał głośno. Zauważyli, że przepiłowałem kratę, więc zamurowali solidnie wszystkie trzy okienka wówczas, gdy spałem. Łotry zadrowili sobie ze mnie. Jutro przyjdą się tu natrząsać, szydzić. A jeśli wcale nie przyjdą, jeżeli za tę próbę ucieczki skazali mnie na głodową śmierć, Nagle zadygotał z przerażenia. Mój sen, mój proroczy sen, krzyknął gryząc dłonie w rozpaczy. Żywcem zagrzebany. Rozdział siódmy. Dlaczego zemdlała? Pierwszy projekt Blanki Imgł padł automatycznie, bowiem senor Adolfo de Carcer przekroczył granice swojej ojczyzny zupełnie legalnie i przybył do zamku La Solana w biały dzień otwartym samochodem. Nie krył się bynajmniej, czyli najwidoczniej nie obawiał się aresztowania. Nie potrzebuje się już lękać niczego, oświadczył, kiedy go Gustaf Ersing wręcz zagadnął o to. Nasz konsul w bajonne zaręczył mi słowem honoru że nie będę miał tutaj żadnych przykrości, że przeciwnie mój powrót do ojczyzny będzie bardzo dobrze widziany przez tymczasowe władze. Tymczasowe? Oczywiście, odparł zaprzysiężony monarchista. Dni i republiki są policzone i nasz ukochany król niebawem powróci z wygnania, witany entuzjastycznie przez ludność. HM, czy naprawdę entuzjastycznie? Gustaw chciał trochę pociągnąć za język Don Adolfa i przygotować sobie grunt dla ewentualnych wymuszeń. Jestem przekonany, że tak. Zresztą o nastrojach ludności dowiemy się najdokładniej od proboszcza z wioski La Solana. Zaprosiłem go dzisiaj na obiad. Hej, Vicente, właściciel zamku skinął na przechodzącego właśnie kamerdynera. Czy wiesz, kto jutro tu przybędzie? No, senor, proszę mi wybaczyć, ale nie wiem. Zgadnij. No, senor, na pewno nie zgadnę. Don Julio, słyszysz? Don Julio wylądował onegdaj w Lizbonie i jutro tu będzie. To jedna z przyczyn, dla których przyspieszyłem swój powrót do Hiszpanii. Hej, Vicente, czy pamiętasz? Jak nas obydwóch woziłeś na spacer do San Sebastian. Pamiętam, cenor, pamiętam, kamerdyner pociągał nosem z nadmiaru wzruszenia. Wielkie to szczęście dla starego sługi zobaczyć po tylu latach młodszego panicza. A tego, cenor, czy pański dostojny brat jeszcze nadal bierze udział w walce byków? Niestety tak, ale na szczęście nie występuje na arenie pod naszym rodowym nazwiskiem, tylko pod pseudonimem Pasroca. Pasroca. Przesławny pasroca to jest nasz Don Julio. Tak, stary. Widzę, że to nazwisko nie jest ci obce. Jakże, senor. Wiele, wiele razy spotkałem je w gazetach. Tylko dziwiliśmy się zawsze, dlaczego tak sławny espada przebywa stale w Ameryce, a nigdy nie przyjeżdża do Hiszpanii. No, teraz już wiem, dlaczego. Tak, Don Adolfo uśmiechnął się kwaśno, teraz, gdy republikanie są u steru rządów, mój brat może powrócić do ojczyzny. Bo widzicie państwo, zwrócił się do Blanki i Gustawa. Tak się w naszej rodzinie złożyło, że ja jestem monarchistą, a mój braciszek zaciekłym zwolennikiem republiki. Kurajdzie. Co idzie? Karolfech spojrzał ze zdziwieniem na zadyszanego garcia i bara, który w tej chwili wpadł do halu. Mówi się, wielebny cura, kamerdyner spojrzał na syna karcąco, a senor Adolfo de Carcer wyjaśnił swoim gościom. Że córa znaczy po hiszpańsku tyle, co duszpasterz. dusz-pasterz. niewiele powiedział o nastrojach wśród ludności, chociaż don Adolfo dał mu do zrozumienia, że może się nie krępować wobec jego gości. Ostrożny księżulo wolał się krępować. Nie miał zaufania do tych państwa, którzy w ciągu trzytygodniowego pobytu w zamku ani razu nie pokazali się w kościele. To są ateiści, czyli republikanie, wykombinował sobie i zaczął mówić o pogodzie. Z pogody przeszli na kwiaty. Podobno ksiądz proboszcz ma przepiękny ogród kwiatowy, rzekła Blanka, mrugnąwszy dyskretnie na męża. Pani to usłyszeć na zewnątrz Hiszpania albo tu już, księżulo mówił po francusku okropnie. Słyszałam o tym jeszcze w Paryżu, zełgała Blanka. Chcąc zrobić przyjemność staruszkowi, ksiądz proboszcz ma podobno jakąś cudną odmianę pąsowych róż. O, ukradłabym księdzu kilka sztuk z rozkoszą, bo ogromnie kocham kwiaty. O, mi już ukradła jakaś złodzieja bardzo dużo róży w noc tamta. Karoli Ersingowie słuchali z wielką uwagą długiego opowiadania księdza, chociaż jego francuszczyzna była bezkonkurencyjnie zabawna. Szczególnie intrygowało proboszcza to, w jaki sposób złodziej dostał się do ogrodu, którego solidny płot posiadał na listwie misternie przeprowadzone dwa druty dzwonka alarmowego. Ktoś przełażący przez płot, zwłaszcza wśród nocnych ciemności, powinien był nieodwołalnie nastąpić na te druty. A tymczasem nie było żadnego alarmu, pomimo to jednak zginęło kilkadziesiąt najpiękniejszych róż. Lecz to dopiero początek sensacji. Bo oto tej nocy znów na róż księdzu skradziono, a na futrynie okna jego sypialni leżał przyciśnięty kamieniem plik banknotów z przyszpiloną dońkartką, z napisem, za róże. Ho, ho, plik banknotów, zdziwił się Don Adolfo. Ileż więc ten hojny złodziej zapłacił księdzu proboszczowi za skradzione róże? Dobrze zapłaciła, bardzo dobrze, równe sto tysięcy franków. Sto banknota po tysiąc franków każdy. Szczodra złodzieja. Szczodry z mojej kieszeni, Wargnął Karol Fech, którego tylko surowe spojrzenia Gustawa zdołały powstrzymać od wybuchu. Wspólnicy porozumieli się wzrokiem, po czym Blanka wszczęła delikatnie zabiegi dyplomatyczne w sprawie tych stu tysięcy franków. Czy nie przyszło księdzu na myśl, że te pieniądze zostały komuś skradzione? To być możliwe, senorito. Że z własnych pieniędzy nikt by tak olbrzymiej kwoty nie zapłacił za wiązankę kwiatów? Tak, tak, proboszcz wciąż jeszcze potakiwał. Że to musiał uczynić jakiś szaleniec? Tak, tak, senorita mieć racja słuszna że zatem należałoby te pieniądze zwrócić ich prawowitemu właścicielowi gdy się zgłosi do księdza i udowodni że Za późno, wtrącił proboszcz skwapliwie. Ja te pieniądze już używać na zbożne cele. Ach, nie mówmy już, proszę, o ta przykra sprawa. Skoro ja wybaczyć złodziejowi, to wszystko być załatwiona. Rzekłszy to, ujął po tramie do Nadolfa i zaczął go wypytywać o brata a to chytry klecha. Karol nie posiadał się ze złości. Nasz zapowietrzony duch gotów i resztę moich pieniędzy rozdarować w taki sposób, jeżeli go natychmiast nie unieszkodliwimy. Tej nocy zrobię z nim porządek, uspokajał go Gustaw. Potem przyspieszyli kroku i po chwili zrównali się z idącymi w pierwszą parę, proboszczem oraz Donadolfem. Pokażę państwu portrety moich przodków, rzekł gospodarz, kiedy przybyli do halu. Blanka miała wielką ochotę powiedzieć, że widziała już te bohomazy, że wolałaby zobaczyć coś bardziej interesującego w zamku La Solana, lecz błagalny wzrok kamerdynera powstrzymał ją w porę. Domyśliła się więc, że Vicente Ibar przekroczył swoje kompetencje, wprowadzając ich onegdaj do prywatnych apartamentów swojego pana. Czy ksiądz pamięta jeszcze moich rodziców? A jakże, don Adolfo, a jakże? Księżulo od razu rozgadał się na ten temat. Po czym rozmowa zeszła znów na don Julia de Carcer, który miał nazajutrz przyjechać. Tak, gawędząc, dotarli korytarzem do drzwi ostatniego pokoju na parterze. Wicente, odemknij drzwi. Kamerdyner wykonał to proste polecenie z namaszczeniem, godnym mistrza ceremonii na dworze królewskim. Senorita, padre, senores, don Adolfo, zabrzmiało wołanie rosity z drugiego końca korytarza. Obiad gotowy. Czy mam podawać? Nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi. Żona kamerdynera wyruszyła w ślady swojego chlebodawcy i jego gości, którzy tymczasem już wkroczyli do sławetnej galerii obrazów zamku La Solana. Oto moi przodkowie, rzekł z dumą senor Adolfo de Carcer. Podał ramię Blance. Za niemi dreptał stary proboszcz z Gustawem. Pochód zamykali Wicente i bar z Karolem, i całe to grono podzielone na trzy pary jeło obchodzić rozległą salę dookoła. Zbliżamy się do nowych czasów. Oto mój waleczny pradziad i jego cztery małżonki, objaśniał gospodarz. Oto mój bogobojny dziadek. Miał sześciu synów, z których jednak pięciu zmarło przedwcześnie. Tak, tak, westchnął cicho proboszcz, na brzydką chorobę. Lecz szósty syn dożył sędziwego wieku i to był właśnie mój znakomity rodzic. Teraz będzie portret mojej matki. A potem? O, o, gdzie jest portret Doni Isabeli? Hej, Vicente, czy słyszysz? Sły Słyszę, senor. Kamerdyner patrzał, jak syroka w kość na pusty gwóźdź, na którym wczoraj po południu własnoręcznie zawiesił portret Senory Isabeli wrzucony do beczki na gnojówkę przez nieznanego łobuza. Tak, wczoraj go tu zawiesił. Drzwi sali zamknął osobiście i nie rozstawał się z kluczami ani na chwilę, a jednak portret zniknął stąd ponownie. O, -o, -o głośny okrzyk zgrozy wydarł się z piersi pana zamku. Co? Co się stało? Gustaw pozostawił gadułę proboszcza przed kontyrefektami pięciu braci, którzy zmarli na brzydką chorobę i podbiegł do gospodarza, a za nim Karol. Niesłychane. O, Madonna, Madonna! Kamerdyner dosłownie wyrywał sobie włosy. Don Adolfo, który zrazu pobladł jak ściana, stał się nagle purpurowy z gniewni. Wicente ryknął. Kto popełnił tę potworną zbrodnię? S -s senor. Ja, ja. Nie wiem. Skądże bym mógł wiedz? Tyś miał klucze. Ty wiedzieć musisz. Kto to zrobił? Drżącą ręką Don Adolfo wskazał na portret swojego ojca, na jego lewą pierś. Tam bowiem tkwił w płótnie wbity po rękojeść noży od owoców. Obiad gotowy, zaskrzeczała w drzwiach Rosita i Bar. Musiała też zapewne z daleka pomiarkować, że zaszło coś niezwykłego, gdyż podeszła szybko do grupy skonsternowanych osób. Zauważyła od razu brak portretu Senory i a potem przesunęła się wzrokiem na sąsiedni obraz i ujrzała nożyk, którym ktoś dokonał symbolicznego zabójstwa. Jezus, wrzasnęła przeraźliwie i padła zemdlona. Rozdział 8 Wariat na wolności. Wysłuchawszy opowiadania swoich gości, don Adolfo de Carcer wyraził przypuszczenie, że owym duchem jest jakiś bezdomny włóczęga, który za dnia śpi, a gdzie, wtrącił Gustafers in w ruinach starego zamku, o, tam ma bezlik świetnych kryjówek. A w jakim celu odwiedza w nocy nowy zamek? By zaspokoić głód. Jestem pewny, że nieraz już splądrował moją spiżarnię. Zresztą zaraz się tego dowiemy. Tu Don Adolfo skinął na przechodzącą korytarzem Carinę i polecił jej przywołać matkę. Gustaw kręcił głową. Gdyby mu chodziło tylko o zaspokojenie głodu, rzekł: Na ten czas zachowywałby się jak najciszej i nie przychodziłby na piętro, gdzie nic do jedzenia znaleźć nie może. Tymczasem on wałęsa się wszędzie, nawet po strychu. Tymczasem hałasuje, wyje, jęczy, trzaska drzwiami. Usiłuje nas przerazić, jak gdyby mu zależało na tym, by nas stąd czym prędzej wykurzyć. Poza tym, dorzuciła Blanka: Jak pan tłumaczy sobie powody barbarzyńskich wyczynów, których ofiarą padły portrety pańskich rodziców? To jedno jest dla mnie zagadką. Dla mnie zaś, wtrącił Karol Fech największą zagadkę stanowi baszta Mam na myśli dzwon poprawił się szybko wyciwszy karcące spojrzenie Gustawa, którędy się szelma dostał do tej niezwykłej dzwonnicy. Tam się w ogóle nie można dostać, oświadczył Don Adolfo, odkąd drzwi zostały zamrowane. A jednak dzwon dzwonił. Nie uwierzę w to nigdy. Państwo ulegli złudzeniu, słyszeliście na pewno dzwon z wieży kościelnej we wsi, a dzięki osobliwym warunkom akustycznym wydawało się wam, że słyszycie starą alarmową sygnaturkę z baszty. Do halu weszła rosita i bar. Cenor mnie wzywał? Tak, rosito. Chciałem się zapytać, czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie zginęło wam coś z zapasów żywności. No, cenor. Zawsze zamykam spiżarnie na klucz i nic mi nigdy nie zginęło. Tu nie ma złodziei. Karol Fech westchnął smętnie posłyszawszy tę odpowiedź. Nie dlatego, że sam był z profesji złodziejem, nie mówiąc już o Ersingach, ale dlatego, że nie mógł przeboleć straty miliona i dwustu tysięcy franków, uczciwie zarobionych kosztem oszukanego Towarzystwa Ubezpieczeń. Czy mogę już odejść? Bo mi się ryba przypali. Jeszcze jedno pytanie, Rosito. Czy słyszeliście kiedykolwiek dzwon z baszty? Owszem, cenor, słyszeliśmy wszyscy, ale to nie mógł być dzwon z baszty. Jak to, oburzył się Gustaw. Przecież pobiegliśmy tam zaraz. Nawet widzieliśmy, jak się ten dzwonek kołysał. Ja tego nie widziałam, cenor. Ani mój mąż, ani dzieci. Rozmawialiśmy o tym długo i doszliśmy do przekonania wszyscy, że to jednak dzwonił dzwon związki, a tylko echo rozlegało się tutaj. Ze skóry można wyskoczyć wargnął Karol. Niemniej zirytowani byli ersingowie. Za to właściciela zamku stanowcza odpowiedź Rosity ucieszyła wybitnie. Odetchnął z przeogromną ulgą, poweselał od razu i zaczął dowodzić z humorem. Że co najmniej połowę owych nocnych wyczynów ducha należy zapisać na rachunek bujnej fantazji miłych gości. Czy do tych naszych przewidzeń zalicza pan również kradzież portretu swojej matki? Wtrącił Gustaw ironicznie. I łajdackie uszkodzenie portretu swojego ojca? Do Nadolfowi od razu odeszła ochota do żartów. Nie, odparł pochmurnie i za tę otrostwa sprawca poniesie surową karę. O ile go pan złapie. Postaram się. Dzisiejszej nocy. Przygotowali się bardzo starannie do nocnej obławy na ducha, ale wszystko zepsuł Gustaw przez swoją niecierpliwość. Posłyszawszy czyjeś kroki w korytarzu, za wcześnie wypadł z swojego pokoju i w dodatku zaświecił latarkę elektryczną. Oczywiście nie złapał nikogo, za to zrobił innego rodzaju ważne odkrycie. Dwa najostrzejsze psy zamkowe, uwiązane na tę noc w halu nawet nie zaszczekały, chociaż tajemniczy osobnik wybiegł z zamku przez hal, jeły zawzięcie ujadać dopiero wtedy, gdy ujrzały Gustawa Ersinga i przeszkodziły mu w dalszym pościgu. A zatem jest to ktoś z domowników, orzekł Karol Fech, kierując znów swoje podejrzenia w stronę rodziny i barów. Reszta nocy przeszła zupełnie spokojnie, a nazajutrz rano don Adolfo zaproponował swoim gościom przejażdżkę autem do Burgos. Tam bowiem miał się spotkać z bratem, jadącym z Lizbony. Czy to daleko stąd? spytał Karol. Około 150 kilometrów. Zwiedzimy miasto i powrócimy tu na wieczór. W takim razie, rzekł Karol do Gustawa na uboczu, Muszę klucze od lochów pozostawić kamerdynerowi, żeby mógł nakarmić więźnia. Nie zapominaj, że okienka zawaliliśmy głazami i zasypaliśmy je ziemią. Czy to konieczne? Nic by temu szpiclowi nie zaszkodziło, gdyby jeden dzień przepościł. Przeciwnie, to świetnie robi na przemianę materii. Tak, tak, Guciu, ale on już pościł wczoraj. Zapomnieliśmy o nim. Dzięki przyjazdowi naszego gospodarza. Gotów sobie gość przegryźć żyły z rozpaczy, a przecież on będzie nam bardzo potrzebny. Zwariowałeś? Dlatego, że nic jeść nie dostał przez jeden dzień. My to wiemy, że przez jeden dzień. Leczony siedzi obecnie w ciemnicy. Nie rozróżnia dnia od nocy. W takich warunkach. Mówię ci to na podstawie własnego doświadczenia. Wydaje się człowiekowi, że siedzi całe tygodnie, miesiące wieczność. Można zwariować. Karol miał słuszność. Rafał królik z przerażenia, że go skazano na powolne konanie z głodu był bliski obłędu. A potem zaczął szaleć z radości, kiedy posłyszał odgłosy kroków, i kiedy w szparze nad drzwiami jego celi zamigotała żółta kresa światła. Dwóch ich idzie. Poznał od razu, cały wsłuch zamieniony, Karol i Gustaw. Idą po moją odpowiedź na swoje perfidne ultimatum. Omylił się jednak Do celi wkroczyli dwaj synowie kamerdynera, Garcia i Lino, obiłczeni zapasami żywności na cały dzień. Żeby się nie fatygować trzy razy, przynieśli więźniowi od razu śniadanie, obiad i kolację. A senorita Carina nie przyjdzie, westchnął Rafał. Nie, ziewnął Garcia, siostra chciała przyjść, ale mama nie pozwoliła. Jedz senor prędko, bo garnuszki musimy odnieść do kuchni. Lecz Rafał jadł myślnie bardzo powoli. Chociaż był głodny, jak wilk, nie uśmiechał mu się pobyt w egipskich ciemnościach, a już chyba najwięcej cierpiał przez to, że nie miał do kogo usto tworzyć. Postanowił więc wykorzystać chwilowe towarzystwo chłopców jak się tylko da najwięcej, i natychmiast puścił w ruch swój obrotny język. Niestety jednak młodzi i barowie okazali się bardzo niewdzięcznymi słuchaczami, wspaniale zełgane opowieści o najbardziej niesamowitych przygodach nie interesowały ich zupełnie, dowcipów nie rozumieli, jak wszyscy ludzie o umysłach tępych nie posiadali nerwu humoru. A na pytania, jakimi ich Rafał ją zasypywać odpowiadali krótko, niechętnie. Czym by ich tu zainteresować, przemyśliwał mały detektyw, widząc z rozpaczą w sercu, że jego goście spoglądają coraz tęskniej ku drzwiom. jakby by ich rozruszać? Próbował kolejno najrozmaitszych tematów i nic. Chłopcy ziewali zarówno serdecznie przy polityce, jak i gdy mówił o sportach. Dla odmiany zaczął wychwalać pod niebiosa Hiszpanów, ich rycerskość, gościnność i niespotykaną w innych krajach uprzejmość. Hiszpania to cudowny kraj, wołał z zapałem, licząc na to, że patriotyczny konik poniesie upartych mruków. Możecie być dumni ze swojej ojczyzny. Starszy Garcia wzruszył ramionami. Przecież Senor jej nie zna, odburknął. Sam pan to mówił. To prawda. Znam na razie tylko San Sebastian, ale już to cudne miasto. Nudna dziura, wtrącił lino, tylko nowa reną coś warta. O, tak, Garcia oblizał się, była tam raz taka śliczna korrida, że na jednego byka przypadło po trzy rozprute konie. Osiemnaście koni wtedy padło i dwóch ludzi. Ach, to ci było klasa widowisko. A pamiętasz tego wspaniałego byka, który pikadora wraz z jego szkapą przerzucił za barierę? Pamiętam, i no, pamiętam, potakiwał starszy rozmarzony tymi wspomnieniami, potem drugi koń zaplątał się we własnych hielitach i byk go kulał po arenie, jak piłkę. Coś my się wówczas uśmiali, no. Rafał Królik wzdrygnął się, bowiem on również widział w San Sebastian podobną scenę, lecz równocześnie ogarnęła go szalona radość, że odkryła hiszpańską piętę tych mruków. Walki byków, naturalnie. Jakże mógł zapomnieć o tym, że ma przed sobą dwóch młodych Hiszpanów. Ja również byłem raz na walce byków, rzekł skwapliwie. I co, senor? Podobało się panu? Głupie pytanie, skarcił Garcia młodszego brata. To się musi każdemu podobać. Tylko tkliwe angielki nie potrafią ocenić piękna bohaterskiej walki Espady z mocarnym bykiem, oszalałym z bólu i żądnym odwetu. Sam widziałem, jak taka złotowłosa mistrz rozbeczała się i wyszła już po pierwszym byku. Głupia idiotka. Nie zobaczyła nawet mistrza Lalandy, który wylosował trzeciego byka i szóstego. A co to były zabyki? Diabły, nie byki. Rafał Królik z radości tańczył kankana. W duchu oczywiście, bo Oto Gars i Aibar, mruk nad mrukami, rozgadał się nagle rekordowo, chociaż najsłabiej z całej rodziny władał językiem francuskim i raz po raz brakowało mu potrzebnych wyrazów. Już nie ziewał teraz. Już nie kleiły mu się oczy do snu lecz błyszczały niesamowitym ogniem, gdy wymieniał najznakomitszych bykobójców, takich jak Guerrita, Bombita, Belmonte, Meijas, Nacional, Villalba, Canero, Marcet, Lalanda, Ortega, Barrera i tak dalej. Lino Ibar, bardziej sentymentalny odmalował ze łzami w oczach śmierć na arenie spady nazwiskiem Litri i Joselina Gumeza, zwanego Galito których zgon cała Hiszpania opłakiwała długo i których ćczono jak największych bohaterów narodowych. Rafał Królik pociągał nosem współczująco i nadmienił mimochodem, że druga świeca już się dopala, wobec czego należałoby zapalić nową. Nie mam przy sobie więcej świec, stwierdził Garcia, więc musimy już odejść. Nagadałem się tyle, że za tydzień tego nie odeśpię. Rafał był wręcz odmiennego zdania, a chcąc chłopców nakłonić do dalszego dotrzymywania mu towarzystwa, wyraził się nader lekceważąco o kunszcie zabijania byków na arenie. To, co robią wasi toreros, potrafi każdy, dodał w końcu. Cios był wymierzony świetnie. Młodzi i barowie osłupieli, potem przez dłuższą chwilę sapali z oburzenia jak miechy Kowalskie, wreszcie garz i apchnął brata ku drzwiom. Przynieść tu natychmiast całą paczkę świec, krzyknął, i nasze przybory do walki byków. Już ja mu pokażę, czy to każdy potrafi. Hej, lino, tu ziny świec, powiadam. Niczego więcej Rafał królik nie pragnął, i wewnętrznie zerkiwał się ze śmiechu, że tak łatwo udało mu się nabić w butelkę młodych Hiszpanów. Lecz niebawem przyszły mu do głowy poważniejsze myśli, lino, wychodząc. Nie zamknął drzwi, Garcia, znużony długą rozmową, niemal zasypiał w kącie. Straciłem świetną sposobność do ucieczki, myślał, czyniąc sobie w duchu wyrzuty, że nie przepiłował do końca żelaznej bransolety obejmującej w kostce jego nogę i przytwierdzonej do grubego łańcucha. Tej nocy ją przepiłuje, zaprzysiągł sobie. Może się jutro znowu nadarzy taka okazja. Teraz już wiem, że nie skazali mnie na śmierć głodową, że będą mi tu codziennie przynosili jedzenie. Tak, jutro im zwieje, byłbym głupi jak andaluzyjskie byki, które pozwalają się tysiącami zażynać na arenach, gdybym im stąd jutro nie uciekł. Wreszcie nadszedł Lino i barniosąc paczkę świec ściągniętych matce oraz cały arsenał drewnianych szpat, lanc i tym podobnych szpikulców. Wysypawszy ten oręż na ziemię, wyciągnął z zapazuchy czerwoną płachtę wyciętą w kształt pelerynki, rozpostarł ją, strzepnął i podał ją trochę zdziwionemu Rafałowi. Co ja mam zrobić z tą szmatą? To nie jest szmata. To capa. Capa? Bardzo mi przyjemnie. Ale nie wiem. Senor będzie najpierw capadorem, wyjaśnił Garcia. Capena Dorma za zadanie drażnić byka szkarłatną capą. My będziemy bykami, będziemy senora atakowali, a senor musi tak manipulować. By byk trafił łbem w capę, a nie w senora. To przecież każdy potrafi, jak senor twierdził. Oczywiście, że każdy. Rafał rozkraczył się, ujął ową pelerynkę w dłonie, wyciągnął je przed siebie. Gotów. Krzyknął. Nurze, byczki. Byczki nie dały się prosić. Garcia pochylił głowę i ruszył do ataku na Rafała, wydając bycze pomruki. Rafał sądził, że w ostatniej chwili zdążył skoczyć w bok, a liści spóźnił się o sekundę i łeb byczka palnął go w z całej siły. Jeszcze gorzej wyszedł na spotkaniu z drugim buchajkiem, lino skręcił, zaledwie musnął capę, potem zawrócił napięcie i grzmotnął Rafała w okolice nerek, aż jęknęło. Potem znów i wjechał niefortunnemu Capeadorowi pomiędzy nogi, narażając go na bolesny uraz sklepienia tego łuku triumfalnego, a niemal równocześnie Lino trafił Rafała w to samo miejsce, co przedtem. Dość, jęknął mały detektyw. Uszanujcie obiad, który dopiero co zjadłem. Pozwólcie teraz mnie zostać bykiem. Zgodzili się chętnie, chcieli mu pokazać, jak należy manewrować capą i pokazali Rafał o ile mu na to pozwalał łańcuch przywiązany do nogi czynił wypady wręcz błyskawiczne lecz pomimo to zawsze trafiał głową w próżnię to znaczy w płachtę która do ostatniej chwili zwisała zachęcająco tuż przed brzuchem chłopca grającego w tej chwili rolę capeadora a capeador zdołał zawsze usunąć w bok swój korpus czyniąc przy tym nieznaczne Pełne gracji i poruszenia, raz w prawą stronę, raz w lewą. Takiś tytwaniak. Zziajany Rafał spojrzał zezem na starszego syna kamerdynera, obmyślił sobie chytry plany nowego ataku, odszedł pod ścianę dla nabrania rozpędu, wyknął niczym prawdziwy byk i z nisko pochyloną głową runął naprzód jak burza. Lecz znalazłszy się tuż przed czerwoną płachtą. Raptownie skręcił na lewo i usuwającego się właśnie w tę stronę chłopaka palnął głową w brzuch z takim impetem, że tamten nakrył się nogami. Senora jest znacznie lepszy byk niż Torero, orzekł Lino i bar, podnosząc z ziemi stękającego brata. O, tak, przyznał poszkodowany garcia. Senor jest byk najwyższej klasy. Dziękuję za komplement. A wiecie, Dodał po chwili z właściwą sobie skromnością, że ja nigdy nie przeczuwałem w sobie tych zdolności. Ha! Może w poprzednim wcieleniu hasałem po stepach gorącej Andaluzji? Może prółem szkapy na arenie, dopóki mnie nie rozpruli? Tymczasem lino uzbroił się w lance prawie dwumetrowej długości. Wskoczył bratu na plecy na barana i, siedząc na grzbiecie tego wierzchowca, Jó Rafałowi wykładać zasady suerte de varas, pierwszej fazy walki byków. Garcia jest teraz koniem, ja pikadorem, a Senor dalej pozostaje bykiem i musi się starać obalić mnie wraz z koniem. Z przyjemnością. A talanca do czego ma służyć? To jest pika, którą pikador wbija bykowi w kark i stara się go osadzić w miejscu, co mu się prawie nigdy nie udaje. Wierzę na słowo, ale wolę nie próbować. Pika nie jest znów taka ostra. Co najwyżej ubranie rozedrze i draśnie skórę. Nie bądź, że senor tchórzem, bo mnie ciężko tak trzymać brata, zachęcał Garcia, występujący teraz w roli konia. Byki najbardziej lubią te części walki. No, Don Rafaelo, znakomity byku, nurze na Pikadora. H.M. W danym wypadku wolę już być koniem niż bykiem. Przystali na to i bykiem został Garcia, a Rafał z poświęceniem dźwigał na grzbiecie lina i od czasu do czasu zbierał uczciwe tryknięcia w prawe biodro od rozjuszonego buchaja. Obydwaj chłopcy, dobrze znać wytrenowani w takich zapasach, mieli przedziwnie twarde głowy. O tym Rafał miał się dziś sposobność przekonać wielokrotnie. Posuerte de Varas zwanej też Suerte de Pizar. Co można by przełożyć na Grelands, nastąpiła Suerte de Banderilla, wbijanie krótkich, półmetrowych włóczni, ozdobionych wstążkami. A wreszcie Suerte Suprema. Wierzę, że jest Suprema, lecz mam wszystkiego dosyć, oświadczył śmiertelnie zmęczony i wystarczająco poturbowany Rafał, waląc się na swoje posłanie ze słomy. Ależ, cenor. Teraz nastąpi najciekawsze. Walka samego espady. Jeżeli senor nie chce, dorzucił chytrze Garcia, to możemy sobie już pójść stąd. Wobec jawnego szantażu ustępuje. Brawo, senor. To mi się podoba. Zresztą taka lekcja może się panu kiedyś w życiu przydać. Rafał parsknął śmiechem, kapitalnie ubawiony tym odezwaniem się chłopca. Nie przeczuwał nieborak, że słyszy niemylne proroctwo, że złośliwy kaprys los rzuci go niebawem na prawdziwą arenę i zmusi go do straszliwie dla lajka niebezpiecznej walki z prawdziwymi bykami andaluzejskimi. Cały dzień nim upłynął na odtwarzaniu różnych faz z różnymi bykami, aż przyszła chwila, gdy lino od dogasającej i przedostatniej świecy zapalił ostatnią. Niemal w tej samej chwili w korytarzu zatętniły ciężkie kroki. Wpadł zadyszany Vicente Ibar, ogarnął cele bystrym spojrzeniem i odsapnął sulgą. Wszystko w porządku, mruknął, ale teraz... Jazda, chłopcy. Zaczął z synami rozmawiać w ich ojczystym języku. Rafał Królik nie rozumiał po hiszpańsku ani w ząb, lecz po zachowaniu się wszystkich trzech Ibarów poznał natychmiast, że wydarzyło się coś niezwykłego. Wreszcie z ich szybkiej, chaotycznej rozmowy wyłowił jedno łatwo zrozumiałe słowo – Guardia Civil. Czyli żandarmi, mruknął wsłuchując się z biciem serca w milknące echa kroków trzech ibarów. Dowiedzieli się znać, że ktoś tu jest więziony bezprawnie, i przyszli. W mojej sprawie, hem, 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 w mojej. Mylił się jednak. Dwaj rośli gwardziści przybyli do zamku La Solana w całkiem innej sprawie. Obecnie siedzieli w cieniu platanów na dziedzińcu nowego zamku, stara Rosita zabawiała ich rozmową, a Carina dolewała im do szklanek. Natomiast Vicente wyszedł aż za bramę dziedzińca, by zawczasu powiadomić swojego pana o nieoczekiwanej wizycie Guardia Civil. Nawet zszedł do wąwozu. Wreszcie. Jednostajny lecz daleki, ledwie dosłyszalny szmerek przeszedł nagle w zajadłe warczenie silnika, Snać samochód zaczął się piąć po ty górę. Jakoż po chwili z gaju oliwnego wyłoniło się znajome auto. Przy kierownicy siedział sam Adolfo de Carcer, a obok niego niski, opalony na brąz gentleman. Don Julio. Wierny sługa poznał z daleka młodszego panicza i wymachiwał kapeluszem z radości. Ale gdy samochód podjechał bliżej, Wicente Ibar przypomniał sobie natychmiast, po co tu wybiegł. Żandarmi w zamku. Hamulce zgrzytnęły, auto stanęło jak wryte. Senor Adolfo de Carcer wyraźnie pobladł, niemniej zaniepokojeni. Choć z innych powodów byli jego goście, Blanka, Gustaw i Karol. Tylko don Julio nie lękał się niczego i przyjaźnie ściskał dłoń starego kamerdynera. Który go niegdyś na rękach nosił Czego chcą, Wargnął Don Adolfo Nie wiem, senor Pytałem, ale nie chcieli powiedzieć, a starszy z nich, Cristobal, ten wściekły pies republikański odburknął mi nawet Nie myślę sobie języka strzępić kilka razy w tej samej sprawie, gdy wszyscy domownicy się zejdą, powiem, z czym przychodzimy Spuszczaj most, rzekł Don Adolfo po dłuższym namyśle, wolę najgorsze niż głupią niepewność, dodał ciszej, przecież dokumenty mamy w najlepszym porządku. I sam konsul w Bajonny mi ręczył, że... jazda, stary. Senor, most już opuszczony, ale może by pan tam nie jechał. Don Adolfo wzruszył ramionami, nacisnął starter i w chwilę później wjechał na dziedziniec nowego zamku. Stara Rosita uciekła co prędzej do suteren, unosząc z sobą szklanki, pustą butelkę i inne ślady małej libacji. Żandarmi zapieli sobie kołnierze mundurów, przewiesili przez ramię karabiny, nacisnęli niżej na spocone czoła swoje pocieszne czaka, a doprowadziwszy swój wygląd do stanu przepisanego regulaminem służbowym, dźwignęli się z ławki. Co widzę! krzyknął Kristobal, ów wściekły pies republikański. Jak go kamerdyner nazywał. Ależ to przecież senor Pasroca. To jest senor Julio de Carcer, wtrącił z naciskiem kamerdyner. Niemożliwe. Widziałem przecież tyle fotografii w gazetach i... Ma pan rację, komendancie, przerwał mu Don Julio ze swoim przemiłym uśmiechem, który mu zawsze zjednywał ludzi, ale poczciwy Vicente także ma słuszność. Jestem Julio de Carcer, lecz mój pseudonim Matadora brzmi Pasroca. No, ale żeście tu słyszeli o moich wyczynach w Ameryce. Wolne żarty, mistrzu. Nie ma w Hiszpanii jednego dziecka, które by nie słyszało o wspaniałych zwycięstwach pańskich, który by nie wiedziało, że Pasroca jest pierwszym espadą świata. Gwardzista Cristobal mówił to z tak właściwą hiszpaną afektacją ale w jego szarych oczach malowało się szczere uwielbienie. Ach, mistrzu, czy mógłbym ścisnąć tę rękę, która rozciągnęła na piaskach areny tysiąc groźnych byków? Bardzo mi będzie miło, Don Julio podał dłoń Cristobalowi, a potem jego koledze, na co dystygowany Don Adolfo skrzywił się wyraźnie, jego kamerdyner również. Tylko, komendancie, muszę sprostować pewną nieścisłość. Zgładziłem dotychczas dopiero dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem byków, a nie tysiąc. Ale powiem Panu na pocieszenie, że te dwa brakujące mi byki zabiję tą dłonią w San Sebastian w najbliższą niedzielę, czyli po jutrze. Jakże się cieszę! Jaki to zaszczyt dla tych byków i dla San Sebastian! Ach, Mistrzu, te korridę muszę zobaczyć, żeby mi nie wiem jaka służba wypadła! Braciszku, może chcesz odpocząć po podróży? Odezwał się Don Adolfo, mocno już zirytowany poufałą rozmową brata Z. Kim? Z Guardia Civil. Z tymi łotrami, którzy w decydującym momencie opuścili króla. O, co widzę! Tym razem w okrzyku Kristobala zadźwięczała ironia. Marnotrawny syn powrócił na łono ojczyzny. Oczywiście, cieszymy się z tego. Bardzo się cieszymy, Don Adolfo, że pan przestał być pretorianinem króla aferzysty i powrócił pan do republiki, która. Car Ramba zgrzytnął z zębami Don Adolfo, a stary Vicente uciekł czym prędzej, gdy padło tak straszliwe bluźnierstwo króla ferzysta. Po chwili Don Adolfo zapanował nad wzburzeniem. Z najbardziej zjadliwą uprzejmością zapytał żandarmów o cel ich wizyty, gdyż, niestety, Brak czasu nie pozwala mu na kontynuowanie przemiłej rozmowy z panami. Przyszliśmy, by zbadać, czy w okolicy pańskiego zamku nie grasuje poszukiwane przez nas indywiduum. Don Adolfo, Karoli Erzingowie wymienili między sobą znaczące spojrzenie, natomiast Don Julio, zdradzające mimo swojego wysokiego urodzenia szczególne zamiłowanie do poufalenia się z ludźmi niższego stanu. Uciął sobie tuż obok wesołą pogawędkę z córką kamerdynera, senoritą Cariną. – Czy to jest jakiś groźny przestępca? Spytał wreszcie Don Adolfo. No, senor to obłąkany, który zbiegł z zakładu dla. Nieszkodliwy wariat o przeciwnie to bardzo niebezpieczny wariat furiat. Kristobal wyjął z torby jakieś papiery. Więc nikt tu nie widział takiego typa? N nie, odparł Don Adolfo. W przeciwnym razie nie umieszkałbym przecież zawiadomić pana. A dawno ten wariat uciekł z zakładu? Uciekł z Burgos. Kristobal odnalazł wreszcie potrzebny mu dokument. Przeszło trzy tygodnie temu. Bagatela. I dopiero dziś zaczęliście go szukać. Nieźle, nieźle. Senor się myli. Szukamy go po całej okolicy od dawna, ale to kuty twaniak ten nasz Miguel. Olazabal. Młodziutka Carina wytrzeszczyła oczęta i pobiegła co prędzej do suteren, do kuchni, gdzie Senora Rosita przygotowywała już kolację dla państwa. Mamo, mamo, zawołała z daleka, jak było dziadkowi. Głupie pytanie. Skoro twój ojciec nazywa się Ibar, to i... Ale drugiemu dziadkowi jak się nazywał twój ojciec, i jak się ty nazywałaś, zanim wyszłaś za mąż, za tatusia? Do czego ci to potrzebne? Tak sobie, mamusiu. Nazywałam się piękniej niż dzisiaj bo Rosita de Olazabal.